to właśnie tutaj, kilkaset lat temu, miały miejsce zdarzenia, które na zawsze zmieniły los ludzkości. Dwieście lat temu ludzie myśleli, że w dawnym budynku dworca w Alenicy działo zwyczajne kino. Tymczasem to właśnie tutaj, kilka pięter pod ziemią, tajny zespół naukowców pracował nad supertajnym programem rozwoju sztucznej inteligencji. To tutaj powstał pierwszy z humanoidalnych robotów, które zbuntowały się przeciw ludzkości. Wojna ludzi z androidami trwała wiele lat. Był tylko jeden sposób, żeby ją zakończyć. Wielki dezaktywator androidów. Skonstruowany przez naukowców na wypadek buntu maszyn, dezaktywator nigdy nie został odnaleziony. Ani przez człowieka, ani przez maszynę. Misja oficera Szpaka była jedną z pierwszych prób jego odzyskania. Niestety nie powiodła się, podobnie jak wiele innych po niej. Nieskończenie podobne do ludzi androidy także poszukiwały mitycznego przycisku w kształcie grzyba. Ale to człowiekowi udało się stworzyć urządzenie wykrywające jego obecność. Kim jesteś? Jestem oficerem 5. stopnia Szpak. Pewnie słyszałeś o mojej misji. Przecież Szpak zginął. Nie ja zginąłem, tylko mój wykrywacz. Ja żyję i wciąż szukam dezaktywatora. W takim razie odszukajmy go razem, oficerze Szpak. Chodźmy. Daleko jeszcze?
Skąd wiedziałeś, że ja nie jestem człowiekiem? Bo to ja jestem szpak. Ha, 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 ha. Ale czekaj, bo przecież szpak nie żyje. Żyje, tylko się u cholera zgubiłem w tych otwockich lasach. 20 lat szukałem drogi do Falenicy, ale znalazłem. Teraz przejdę do historii i zaktywuję was wszystkie! Nie... Ale zaraz... Co się ze mną dzieje? Nie, to niemożliwe! Dezaktywacja rozpoczęta. Dureń sam się zatrzymał, ale czekaj. Ja się mogę ruszać, a on nie... To... Dlaczego... Co? Ja nie mogę być człowiekiem. Nie! Ale ja nie mogę. Jakieś pytania? Który obiad? O 14:30 będą śledzia.